Jesteśmy tuż przed spektaklem zatytułowanym Szalone nożyczki. Usiądę sobie na bardzo zabytkowym fotelu, który wypożyczyliśmy z Teatru Kameralnego, tylko nikt nie wie o tym, że mamy ten fotel. Jeżeli komedia, to ja wiem tyle, mam się dobrze bawić. Mamy 15 spektakli w repertuarze, produkujemy następne w tym roku. Już jeden spektakl zrobiliśmy, który nazywa się Czysta komercja. To jest spektakl, który bardzo pasuje do naszej misji, bo my jesteśmy teatrem jednak komercyjnym. Prywatne teatry mają to do siebie, że muszą przyciągnąć widownię, więc musi być ciekawy repertuar. Czy się u nas wyśpisz, czy się u nas pośmiejesz, i tak będziesz zdrowy. Nie przeszkadzamy ludziom w tym, żeby się śmiali. I nie przeszkadzamy tym w tym, żeby spali. Nawet wręcz, jak zauważymy, że ktoś się zdrzemnął na chwileczkę, to prosimy publiczność, żeby trochę ciszej się śmiała. O, Małgosia, dzień dobry. To jest Małgosia, to jest nasza gwiazda. Zawsze witam się, całując się. Także. Małgosia gra w Szalonych nożyczkach. Czemu mnie zaskoczyłeś teraz? Nie. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Małgosia gra w Szalonych nożyczkach panią Markowską, która zawsze zabija. Wstęp wzbroniony. Włamiemy się tam, zobaczymy, co będzie. Burzę można uczynić, nie wiem, światło księżyca i różne inne czary mary. Byłam już raz na Szalonych nożyczkach, byłam na Maydayu. To jest coś tak niesamowitego, że to w ogóle socjologiczne zjawisko już chyba ten Mayday, jeżeli chodzi o Wrocław. I ludzie chętnie chcą zobaczyć pierwszą część i później przychodzą do nas na drugą część. Zaufali nam ludzie tacy jak pani Emilia Krakowska na przykład, albo Ewa Kuklińska z Warszawy, i mają ochotę tutaj przyjechać do nas, współpracować. Magda Margulewicz przyjeżdża. To jest rzeczywiście dla nas też jakimś takim wewnętrznym sukcesem, dla mnie i dla Pawła Okońskiego, mojego wspólnika. Nie ma teatru w Lubinie czy co? Nie ma w Lubinie teatru, jest w Legnicy, ale no nie ma tam takich fajnych sztuk jak tutaj. A to jest bardzo blisko, 70 km. Przygotowujemy festiwal, który będzie takim wyborem komedii roku. Z 7 festiwali polskich, laureaci tych festiwali komediowych w Polsce, chcemy ich zaprosić tutaj właśnie do Wrocławia i we Wrocławiu zrobić w tym roku, 2016, wybrać komedię roku. Dużo biletów zostało jeszcze wolnych? Już nie, już sama końcówka została.